Ja jestem przerażona. Ale to śmierdzi. Lol, lol, lol. Serio, czekam na to 6 lat. Czekoladę! Wow, umarł. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam w kolejnym odcinku. Ja pana zjadam, który akurat może się skończyć bardzo, bardzo niedobrze. Ale jeżeli podoba się wam makijaż, który mam na sobie, to od razu mówię, że to jest makijaż od Selena Gomez, Rare Beauty. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojej recenzji, to tutaj będziecie mieć link do kanału Beauty, na którym możecie zobaczyć właśnie taką. A przechodząc do dzisiejszego odcinka. Okazuje się, że bardzo się wam podobał odcinek, kiedy robiłam przeterminowany pudding o 4 lata. Tutaj będzie mieć link. Kiedy byłam na swoim obozie Aga Grzelak Camp, to właśnie też słyszałam od was, że bardzo, bardzo się wam to podobało i że w ogóle takie śmieszne, że ja robię takie rzeczy. I kiedy chciałam zrobić kolejny zestaw Ja Pana Zjadam, to poprzeglądałam wszystkie swoje zestawy i okazało się, że tak, mam jeden zestaw, który jest przeterminowany już o 6 lat. A zestaw wygląda w ten sposób. Jest to zestaw z robieniem czekoladowych figurek. Wygląda on tak. I proszę bardzo, tutaj ma datę przydatności. 2015 rok. Nie wiem, jak to jest możliwe, że przeleżał w mojej szafie ponad 6 lat, ale zrobię ten zestaw właśnie dzisiaj. Zapraszam. Tak jak już widzieliście, opakowanie wygląda w ten sposób. Ma tutaj słodkie jakieś misie, wiewiórki, kotki i w ogóle. I jak widzicie, są to jakieś czekoladowe figurki. Będzie potrzebna do zrobienia mikrofalówka. I tutaj mamy, co musimy przygotować, co jest w zestawie. No i oczywiście instrukcja, jak zwykle po japońsku. Otworzę zestaw. Jest on z firmy Heart. Serio, 2015 rok. Niektórzy jeszcze wtedy nawet ich duma nie mieli. I teraz sprawdźmy, co jest w środku. Dum, 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 dum. O! Jest to bardzo rozczarowujące. Serio, tu nic więcej nie ma. Jakby jest totalnie pusto, więc mamy kawałek czekolady, tak? To jest tak. Opakowanie z kawałkiem czekolady. Serio, czekam na to 6 lat. Dodatkowo mamy przezroczystą folijkę i przezroczystą foremkę, która się nie chce rozłożyć. O! Okej. Okay. No dobra, i już widzę, że tutaj będzie króliczek. I tutaj jest jakiś domek, coś takiego, taki, no, no, taki domek. Ten zestaw jest bardzo, bardzo mały, można powiedzieć. Ale mam nadzieję, że będzie dużo fanu, bo ciekawe, jak wygląda w ogóle czekolada, która jest przeterminowana o 6 lat. Zobaczmy. Ale najpierw instrukcja. Wszystko jest po japońsku. Google Translator. A, w ogóle case i finger loop z mojego sklepu agagrzelak.pl. Polecam. A, i opaska też. Ha, w banany. Okej, okay, trzeba jakby rozpuścić czekoladę. Co może być z tym trudnego? Może to, że czekolada ma 6 lat, albo 7 w zasadzie, bo jakaś data ważności była od czasu kupienia, więc sprawdźmy, jak będzie wyglądać czekolada. Wow. Here goes nothing. Okej, okay. Ogólnie jest w miarę jednolitego koloru, ale wydaje mi się, że ta czekolada raczej była ciemniejsza oryginalnie. Zobaczę, zeskrobię jej kawałek. Ha! Patrzcie, że jakoś się tak super, super nie wyróżnia od tego, co było wcześniej. Ej, no patrzcie, tu widzicie, to troszeczkę ciemniej, tak minimalnie ciemniej, ale nie jest najgorzej, więc... I pachnie, pachnie jak mleczna czekolada, ale trochę bardziej jak mleko w proszku. Szczerze mówiąc, ej, zaczęłam się ślinić. Jakby ktoś mi nie powiedział, że ta czekolada ma 6 lat po terminie i mam ją na paznokciu, to bym ją chętnie zjadła, tak na zasadzie, pycha. Ale nie, robimy zestaw. Więc zanim ją zjem, muszę ją najpierw przygotować. Więc według instrukcji trzeba rozpuścić tą czekoladę, a najpierw trzeba ją pokruszyć. Mam tutaj taką małą miseczkę i teraz muszę ją pokruszyć. Ej, łamie się też całkiem spoko, no zobaczcie, no nie jest najgorzej, naprawdę. Okej. Okay. Małe kawałeczki trzeba zrobić. Łamie się spoko. Wygląda ok. Pachnie fajnie. Ja jestem mistrzem robienia przeterminowanych rzeczy. Więc tak wygląda pokruszona czekolada. I na instrukcji jest napisane, że przy 500-watowej mikrofalówce trzeba to wstawić na minutę, ale nie można dłużej, żeby jej jakby nie spalić, więc lepiej na krócej pomieszać i najwyżej jeszcze dogrzać, niż, wiecie, tak na maksa wrzucić i wam się spali czekolada, bo wtedy wszystko się zepsuje. Więc przez to, że wiem, że ta czekolada jest bardzo przeterminowana, to będę to robić bardzo, bardzo uważnie. Czyli włożę do mikrofalówki na przykład na 30 sekund,
zobaczę, jak się zachowuje. I jak się zachowuje bardzo dziwnie, to do Was przyjdę i Wam pokażę. Spójrzcie jeszcze raz na efekt jakby przed, jak to wygląda. I widzimy się po mikrofalówce. No cóż, mogłam się tego spodziewać. Po minucie w 500-watowej mikrofalówce czekolada wygląda tak. W sensie, że się nie rozpuściła, tylko podgrzała. Jest taka trochę bardziej miękka, ale nadal twarda. To nie jest płynne. Więc wrzucę to jeszcze na 30 sekund i zobaczymy, co się z tym dalej stanie. Okej, minęło 1,5 minuty i czekolada wygląda tak, czyli rozpuszcza się, zaczyna się coś dziać, ale zaczyna dziwnie pachnieć. Zaczyna pachnieć starą czekoladą i kurzem. Naprawdę pachnie to jak kurz. Wezmę sobie teraz łyżeczkę i spróbuję to wymieszać. Okej, no dobra, ej, zobaczcie, trochę się rozpuściło. Zaczyna się robić taka jakby, wiecie, gładsza konsystencja, więc nie jest źle. Ej, myślałam szczerze mówiąc, że będzie o wiele gorzej, ale nie jest jeszcze chyba taka płynna, jak powinna być, bo to trzeba będzie lać do foremki, więc jeszcze wstawię to, nie wiem, może na 10-15 sekund. Tak wiecie, odrobinę tylko, żeby ją podgrzać. Ale to śmierdzi. Chociaż szczerze mówiąc, to trochę pachnie jak niektóre czekolady z tych zestawów MRE, z jedzenia armii, naprawdę. Niektóre czekolady podobnie pachniały, więc ciekawe jak długo one tam leżały. Ha, 15 sekund później i nie wydaje mi się, żeby ta czekolada była jeszcze bardziej rzadka, więc nie chcę jej, wiecie, spalić. Więc wydaje mi się, że po prostu użyję takiej. Ona zaczęła w ogóle gęstnieć. Nie. Takiego czegoś nie chcemy. Widzicie? Może ja już po prostu za bardzo spaliłam. O nie. No dobra, więc zostawię ją w takim stanie, jakim jest teraz. Jest zdecydowanie za gęsta. Ona powinna się lać. Ale może to jest też kwestia tego, że ona już jest przeterminowana o 6 lat i ma prawo się tak stać. Natomiast no, nie będzie łatwo, powiem tak. Więc mam tutaj dwie foremki. I tu jest na pewno przód króliczka i tył króliczka. I muszę wypełnić obie te foremki. Zrobimy tak. Oh man. To będzie ciężkie. O nie, czekolado, leć. O, dobra, lepiej. Dobra, mamy to. Coś tu się zaczyna dziać. Mam wrażenie, że ta czekolada ma taką dziwną konsystencję, że raz jest płynna, a raz jest taka właśnie bardziej sztywna. No ale dobra, ważne, że udaje się jakoś zapełnić te foremki. Pomajtam nią. Tutaj trochę wyczyszczę brzeszki. I teraz druga część foremki. Trzeba uszko. I drugie uszko. Okej, wydaje mi się, że króliczki już są wypełnione i teraz tutaj coś jest innego z tym domkiem, bo chyba trzeba wypełnić tylko tą część. W teorii trzeba wypełnić tylko tą część domku, więc okej. Wezmę czekoladę i wlewam. No, nie starczyłoby na dwie połówki, zdecydowanie. Okej, jest to ogarnięte i teraz według instrukcji trzeba tą pustą przerzucić na tą. Tylko tutaj jest ten królik i ja się boję, że on się wyleje. Oh man, zaraz, jak ja mam to zrobić? W którą tę stronę? Tak, no dobra. Jak ja mam to zrobić? Przecież ten królik się wyleje. Dobra, raz koziewioła, muszę to zrobić szybko. Zaraz, czy tu jest jakiś w ogóle sposób na to? Nie, po prostu przełóż i jakby zamknij. What? Serio, jestem przerażona w tym momencie. Dobra, uwaga, 3. O, man, zobaczcie, to się wylewa. Nie. Nie zrobię tego. Autentycznie tego nie zrobię, jak ja mam to zrobić. Zobaczcie, ten królik. Ten królik się rozleje, może ja za dużo tu wlałam. Dobra, uwaga. Oh man. No dobra, jak widzicie, ten królik się zdążył rozlać, ale trzeba to właśnie tak przygnieść do samego końca. Mam nadzieję, że to już. Króliczek się rozlał. Dobra, co dalej? Jesteście tacy sprytni. Okej, trzeba zamknąć, potem włożyć do tego opakowania i majtać. Okej, czyli to chyba jest już zamknięte. Wkładam tu. I autentycznie jest pokazane, że trzeba majtać. Chyba po to, żeby się ten domek wypełnił. Więc ogólnie uwaga, majtam.
Przerzucę tak na drugą stronę, trzeba obracać. No zobaczcie, on się zaczyna wypełniać, nice. Ale też widzę, że zaczyna trochę przeciekać, mimo że go dobrze zamknęłam, ale podejrzewam, że to nie będzie robiło żadnej różnicy, bo jak gdyby forma będzie cała gotowa. Ej, jak fajnie, zobaczcie, się pokryło. Ale super, to tak się robi czekoladki puste w środku. Wow. Ej, to jest mega, mega fajne. Dobra, tu popłukać, tam popłukać. Co dalej? A, mam popłukać już tu. Dobra, patrzę, czy wszystko jest ładnie przykryte, ale chyba wszędzie jest czekolada, słuchajcie. Spójrzcie tylko na to, wygląda jakby ta czekolada była wszędzie. Jest domek, jest króliczek, wszystko jest cacy. I teraz to, co trzeba zrobić, krok siódmy aż, trzeba włożyć to całe do lodówki na 2 bądź 3 godziny. Szczerze mówiąc, myślałam, że będę miała tego króliczka szybciej, no ale rozumiem, rozumiem. W takim razie muszę się rozstać z tą czekoladą na następne 2-3 godziny i pozostać w niepewności, czy to się uda i jak to będzie smakowało. Do zobaczenia później. To dla was to będzie na sekundę. Już. Oto witam ja po 3 godzinach. I po 3 godzinach czekolada wygląda w ten sposób. Więc mam nadzieję, że już jest jak gdyby stężała, bo są upały 31 stopni. Nie narzekam, żeby nie było, bo kocham upały. Znaczy, kocham cieplutko. I teraz otworzę tą folijkę jedną. Dziwnie wygląda ten królik, taki jakby biały. Tu wygląda super, a ten królik jest taki biały. Z tej strony... A, bo to się już otwiera. A jak się topi czekolada. Dobra, szybko. Teraz chyba tutaj trzeba tak zrobić. Tak, dobra, na talerzyk. I uwaga, muszę otworzyć tą jedną część. Oh man, ale się boję. Ja już w ogóle przez te 3 godziny zapomniałam, że ten zestaw jest przeterminowany o 6 lat. Dobra. Okej, wow. Wow. Och, ej, zobaczcie, jak to jest ładne. I to wcale nie wygląda na takie stare. Jeszcze ta druga część domku. Ona jest pusta, przypominam. Dlatego delikatnie się muszę z nią obchodzić. Okej, okay, no dawaj. Wow. Tutaj jedyne to troszeczkę jest tej czekolady, ale ona jest bardzo delikatna, w sensie, że jak przykładam dłoń, to ona już płynie. W ogóle widzę, że tutaj się zaczęła roztapiać, więc ogólnie bardzo szybko. I tutaj jest pokazane, że te zwierzaczki są ogólnie do zdobienia ciast. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest ciasto. Specjalnie na tę okazję kupiłam cudowny torcik z przypalanymi gruszkami. I właśnie na tym torciku ustawię te rzeczy. Żeby się nie rozpuściło, jak najszybciej postaram się to zrobić. Wow! To leżało dosłownie przez chwilę na talerzu i się już rozpuściło. Więc tutaj mamy domek. Tego jakoś, nie wiem, ładnie ustawię. Wow, masakra. I króliczek. Też postaram się go jak najmniej dotykać. Szybko go postawić. What the hell? Wow. Dosłownie dotykałam sekundę i mam całe palce w czekoladzie. Bardzo szybko się rozpuszcza i teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest gorąco, czy kwestia tego, że stara czekolada, czy kwestia tego, że to jest po prostu taki rodzaj czekolady. Nie mam pojęcia, ale wygląda to mega cute. Takie wiecie, do zdobienia ciasta, że jak na przykład komuś kupicie ciasto albo zrobicie ciasto, to takie coś dodaje takiego eleganckiego szyku. I w ogóle można sobie zostawić tą foremkę na później i dawać tutaj każdą rozpuszczoną czekoladę. Więc to jest mega fajne, bo to nie jest tylko na jeden raz. Ale ja wiem, na co czekacie. I ja też wiem, na co ja czekam. Na próbę testu. O tak. Pyszotka. Nie wiem, czy widzicie, ale ta czekolada zaczyna się rozpuszczać sama z siebie. Minęła dosłownie co? Minuta, 2 minuty, 3 minuty i ta czekolada zaczyna się rozpuszczać. I ja naprawdę zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że jest stara, ale przeraża mnie to, jak szybko się to dzieje. Więc może sobie podniosę króliczka, bo będzie go najłatwiej zjeść. I nie wierzę, że to zrobię, ale naprawdę zjem czekoladę, która jest przeterminowana o 6 lat. O Jezu, jak on się rozpuszcza. Jak gdyby, nie wiem czemu, ale stwarza to dla mnie pewien problem. O Jezu, jak to się... Dobra, to mi się rozpuszcza w palcach. Robię to. Spójrzcie na tego królika i na te palce. Okej, okay, więc czekolada bardzo szybko się rozpuszcza, również w ustach, ale ma
dziwną konsystencję. Ma jakby takie grudki. Czy czekolada powinna mieć grudki? Chyba nie. Czekolada nie powinna mieć grudek. Taki ma jakby się zamieniła trochę w mus. Wiem, że to, co teraz zrobię, jest trochę obleśne, ale spójrzcie gdyby na teksturę tej czekolady, że ona się stała taka jakby sucha, taka trochę jakby właśnie taki mus, ale w smaku jest dobra. W sensie w smaku smakuje jak czekolada, tylko po prostu ta konsystencja grudek i takiej jakby... Dziwne to jest. I czemu ona się tak szybko rozpuszcza? Jakby o co chodzi? Spójrzcie na tego królika. Jaki on jest zdewastowany. W ogóle... What? Okej. Okay. Wow. Wezmę aż kolejnego gryza. I w smaku? Naprawdę jest spoko. Taka zimna, gładko rozpuszczająca się czekolada. Z grudkami. Ale jakby mi ktoś nie powiedział, że ona jest przeterminowana o 6 lat, to miała takie... Okej. Pewnie to jest dziwna japońska czekolada z grudkami. Ale ja jednak podejrzewam, że to jest kwestia tego, że jest stara. Natomiast moim zdaniem zwycięstwem totalnym jest to, że inaczej niż pudding, ta czekolada się udała. Autentycznie udało się wszystko, co powinno i nawet w smaku jest dobra. Pudding, tak jak już wspominałam, to inna historia. Natomiast hej, jestem w szoku i co? 6 lat przeterminowane? Co z tego? Lol. Nas to nie dotyczy. Minęło 10 minut i zobaczcie, co się stało z domkiem. On po prostu już nie żyje. I ja mu go dotknę. O, damn! Patrzcie na to. Jest po prostu... On się tutaj... O! Co to jest? Ej, lol. On się po prostu zapada. O, tu jest twardszy, ale tu... Wow, umarł. Dziękuję pięknie, że byliście ze mną w tym kolejnym odcinku. Bardzo dziwnym i niepokojącym. Natomiast pamiętajcie, że widzimy się tutaj w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Więc do zobaczenia tam. I jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie wybrać któryś z tych filmów do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to nadróbcie, klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.